Nie wiem, czy to widzicie ludziska, ale jest... Czwarta rano. Czwarta jeden dokładnie. Witajcie w The Forest. Poza zajebistym intrem, które zostało zrobione przez Marcela na grupę, tam robiłem taki konkurs na właśnie najlepsze intro. Wygrał Marcel i tam jakiś fajny cash. To poza tym zajebistym intrem, tak już powiedziałem. Nowości, jeszcze raz nowości, moi drodzy. Na pewno od razu wam powiem, że dzisiaj w tym odcinku będę troszkę mówić ciszej. Nie będzie dużo ekspresji, nie będzie dużo krzyków, ryków i jakichś takich spontanicznych dźwięków. Będę się starał być opanowany jak najbardziej, ponieważ śpi moja rodzina. Nie chcę ich budzić. Tego tu wcześniej nie było. Tej liny, tej platformy i tego pomostu w górę. Dzieje się coraz więcej, rozwijam się coraz szybciej i jest coraz ciekawiej. Co bardzo mnie motywuje do tego, by działać dalej, szybciej i lepiej. No i tak mam nadzieję, mi też wychodzi. Sami też powiecie co i jak. Piszcie dużo komentarzy co i jak, bo naprawdę, czy wszystko ok robię, czy wszystko waszym zdaniem jest spoko, czy niespoko. Bo jestem ciekaw waszego zdania. Ogólny mój plan, taki może trochę prowizoryczny póki co, jest taki, by zrobić troszeczkę, zapętlić tę platformę z pomostem. Ale hałasuje, Jezu. Mam strasznie głośne sławki. By ten most właśnie z drzewa na drzewo, czy z platformy na platformę, jakoś jeszcze przesunąć gdzie indziej. I na pewno będę chciał się posunąć w tą stronę, obejmując właśnie jeszcze też murem, pierw ten właśnie zakątek tutaj cały, na który teraz patrzę, murem, a potem dopiero wychodzić jeszcze właśnie nad drzewami na kilka terenów za mur. Bo tak jak mówiłem, moją główną ideą jest to, żeby zbudować tutaj w tym miejscu fortecę, tutaj się zabudować jak najbardziej, mieć tu wszystkie rzeczy właśnie tu, jak w tym miejscu, w którym teraz widzicie, suszarki na mięso, ławki, i wszystkie jakieś selektory, półki na rzeczy i tak dalej. Wszystko co tu właśnie widzicie, chciałbym, żeby właśnie się pojawiło właśnie w tych miejscach. A pułapki i wysokościowe takie platformy będę stawiał właśnie za tym ogrodzeniem. A na chwilę obecną lecimy po drewienko standardowo, a potem zrobimy sobie lekki trip po kilka rzeczy. Szczególnie, że już byłem zobaczyć kilka właśnie miejsc okolicznych. Zapuściłem się w stronę mojej poprzedniej bazy i odbiłem w prawo, dosyć daleko, gdzie spotkałem już kilka ciekawych rzeczy, których specjalnie nie eksplorowałem, by zostawić na odcinek. I tam prawdopodobnie się jeszcze dzisiaj puszczę. Tam się będę puszczał, tak. No i chciałem wam też powiedzieć, że będę te odcinki z The Foresta troszeczkę ciął, by jednak pokazać wam konkretnie, żeby nie było co dużo takich prostych rzeczy jak zbieranie drewna, bo to jest nudne. Chciałbym wam pokazać ciekawych dużo rzeczy, jak najwięcej ciekawych rzeczy, więc o to będę walczył. Koniecznie dawajcie łapy w górę pod tą serią i udostępniajcie i komentujcie, jeśli zależy wam na tej serii. Wtedy jest motywacja do tego, by tworzyć dalej, szybciej, więcej i lepiej. Wolałbym to w ten sposób zrobić. Pociągnąłem po prostu ten mur tak bardzo, jak po prostu trzeba. Tutaj. Stąd. Tutaj. Okej. Okay. Kolejna część muru mam. Dobra, potrzebuję troszeczkę tych loksów. Teraz tego się nazbierało dosyć dużo. Ile to pozbierać? Myślę, że dobrą też taktyką obronną jest robienie koktajli mołotowa. Coś, czego wcześniej jeszcze nie robiłem. To są moje pierwsze, że tak powiem, koktajle, które teraz tworzę. Jest to tyle ważne, że gdy poleci po prostu mutant, to go walnę tym koktajlem i spinkalam, bo jest to najszybszy, najlepszy sposób. No chyba, żeby też jeszcze wziąć łuk, strzałę podpalić, no i wio. Tak też by się oczywiście dało. Zapomniałem wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. To już jest 30 noc. 30, ale nie 31. To jest chyba teraz właśnie... Tak, 30 noc to jest. Zapisujemy, moi drodzy, 30 noc. Idziemy w kimę. No i przez pana bez problemu. To mi się podoba. Tak właśnie ma być. Myślę, że możemy budować się przy kolejnym domku, drzewie. Bo to by, że tak powiem, robić kolejne drzewa życia. To będzie, myślę, ładnie wyglądało, że to wszystko jest umiejscowione obok drzew. No myślę, że taka idea nie byłaby głupia. Przy niej się trzymajmy. Jak już się wie, co się chce zbudować, to już jest o wiele prostsze, ponieważ teraz już mogę sobie spokojnie wycyrkulować, które drzewa mogę ściąć, a których nie mogę ściąć. Zlec na moje plany, które obejmują, tak jak powiedziałem, zabudowanie się też poza mur, nad drzewami. Tym dokładnie, tym,
Teraz sobie pozwoliłem 3 ściąć, ponieważ będzie też kolejne to drzewo. Łączyło się albo z platformą, albo kolejnymi tymi drzewami, które będą właśnie obchodziły wokół mojej bazy. Z tego też postanowiłem jeszcze zbudować tutaj platformę, czego jeszcze nie zrobię, ale będę dopiero to robił. Stąd by to się jeszcze z tym łączyło. Po to, gdy będzie jakiś najazd na moją fortecę, to ja sobie po prostu wejdę na te lasy i będę mógł bombami spokojnie ich ściągać. Szczerze mówiąc, bomby jeszcze nie kraftowałem, ale kraftował teraz nie będę, olejmy to. Też ciekawy temat w ogóle. Ta ławeczka też jest całkiem spoko. Gdy karczowałem tutaj las, nie nagrywając tego i budując tą właśnie platformę z tym pomostem, postawiłem sobie tu ławeczkę, żeby po prostu odetchnąć, patrząc właśnie na ten piękny widok przed sobą. Ze świeczką z czaszki obok siebie. Widok do tej pory naprawdę miażdży jak dla mnie. Mam moim zdaniem fajną miejscówę, która bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że będę dalej z niej tak zadowolona, jak jestem teraz. A szczególnie właśnie, gdy jest na tej platformie takiej najwyższej i z niej właśnie patrzę na cały widok, to normalnie orgazm, naprawdę. Szczery orgazm. No ale to jakoś idzie, szczerze mówiąc. Nie jest tak źle z tym ścinką drzewa. Troszkę to trwa, ale nie czas mnie tu boli, lecz jedynie to, że brakuje surowców i zaczyna brakować rzeczywiście drzewa. Będę musiał coraz dalej i jeszcze raz, coraz dalej wychodzić pod te drewienko. Wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu przed na drugą stronę tamto będę karczował. No ja pamiętam też o tym, że tam też mam, znaczy o czymś wam chyba nie mówiłem, że też mam plan właśnie przejść pewnie później. Pół do piątej jest, tak dla waszej wiadomości. Fajne jest to, że cały czas tutaj gałęzie spadają i właśnie w miejscu, w którym w zasadzie mam camp, wtedy jest non-stop, nowe, że tak powiem, update'ik padeków, co jest bardzo też potrzebne mi. Szczególnie, że te patyczki zbieram na spokojnie, więc warto je mieć. Tu już możemy dokończyć dzięki właśnie temu, że mam te patyki. Proszę bardzo, jedną świeczkę. Drugą. Niech mi oświetla moje dwa ogródki. Tu też się pala, od czego jesteś ognisko? Robi się tu coraz bardziej przytulnie, naprawdę. Całkiem zacnie. Mur już powstał, jak to profesjonalnie wygląda, spójrzcie. Dobra, myślę, że możemy na spokojnie powiedzieć już śmiało, że jakiś tam mur już mamy, jakiś tam. Co prawda troszeczkę zrobiłem z tego taką wycinkę lasu, ale pomyślałem sobie, że lepiej byłoby postawić tutaj właśnie normalne platformy, gdyż kanibale często się wspinają na drzewa, skoro do środka je będzie po potokach. Także lepiej wolę jednak w taki sposób budować te mosty niż na drzewach. Drzewa nie będą tu w środku, 3 wystarczą, po drugiej stronie jeszcze myślę też o 3-4 i będziemy mieli fortecę. Mimo wszystko, tak jak powiedziałem, zaczniemy od tej sfery. A potem za pomocą pomostów przejdziemy na drugą stronę rzeki i będziemy mieli po prostu dwie strony rzeki opanowane, piękne i sfortecowane. Teraz pozostaje nam jedynie przespać się i wyruszyć w małą podróż, zobaczyć ciekawą rzecz, na którą natrafiłem się właśnie pomiędzy tym odcinkiem a poprzednim. I czyżby spokojna noc? Spokojna noc, to aż, ale naprawdę jestem aż zdziwiony. Naprawdę jestem chyba przygotowany na podróż, szczególnie, że mam full armor, full zdrowia, pasko, głodu, wszystko mam dopieszczone do maksymalnej sfery. Mam nadzieję, że nasz domek przetrwa i będzie tak, jak właśnie jest teraz. No, lecimy w podróż. To jest bardzo ważna rzecz, te walizki, naprawdę. W tym zajmują się tak ważne rzeczy, że to jest niemożliwe. I muszę zbudować sobie już jakąś półkę na jakieś właśnie rzeczy, ponieważ mam już maksymalną ilość leków. Większą ilość nie jestem w stanie już przy sobie nosić. Więc fajnie byłoby to wszystko zostawiać w domu, a jak sami widzicie, mój campsite stoi. A potem właśnie, gdy pójdę, to zbierać kolejne, nie? No i co? No i zapuściłem się w tamtą stronę. Tu mamy znów linę do zebrania. Dzięki wielkie. No, zwiad mały. Ale chyba damy radę. Krokodyl. Co za wielkie bydle. Stamtąd gdzieś przyszliśmy. Nie wiem gdzie dokładnie i skąd dokładnie, ale wiem, że gdzieś stamtąd właśnie przyszliśmy. 31 dzień jest aktualnie.
i tego 31 dnia, tak jak już powiedziałem wcześniej, zwiedzimy ciekawe miejsce, które już wcześniej zauważyłem, które znajduje się gdzieś przede mną dokładnie, na godzinie 12. Tam też jednak też wcześniej zobaczymy to miejsce przed nami, czyli kolejne takie leje jakby, czy też pułapki, nie wiem w ogóle co to jest od tych kanibali, ale zobaczymy właśnie pierwszy ten punkt z tymi lejami, że tak powiem. O, tam są kolejne, w ogóle coś tutaj wisi w powietrzu, nawet dwa takie punkty, ale nie wiem w ogóle co to jest. Tam są te takie właśnie wieżyczki, musimy je potem kiedyś przy okazji tam zobaczyć. To coś znajduje się przed nami, dokładnie tam w tym lesie przy tym wodospadzie, tu jest taki wodospad właśnie przede mną. Jezus Maria, sorry, przytrzymałem już lepsze przymieszki. Tam gdzieś to się właśnie znajduje. Za chwilkę tam pójdziemy, pierwszy zobaczymy te lejki, czy to wszystko jest. A przed nami jest kanibal. Spinkolił, dobra, to mnie bardzo cieszy, bo nie muszę z nim się bić. A gdy nie bije się z kanibalami, to jest tylko i wyłącznie bezpieczniej. Zepsujmy ich totem. Jezu, jaka piękna trawa. Jesus Christ. O, tego, o, potrafię jednak, dobra. Co to w ogóle jest, nie, czy są jakieś właśnie ich miejsca, w których oni śpią? Nie, to nie jest żaden nocleg ani nic z tych rzeczy. Ty, patrzcie. Zajebiście, ale po co to wszystko? Kurde, fajnie byłoby tu się osiedlić. Taka plaża przed nami, ja pierdź. No, troszeczkę zaśmiecona i skamieniała strasznie. Ty, ale fajnie byłoby to kiedyś wykorzystać. No, nie, oczywiście nie będę tu już nigdy mieszkał, bo to... bo to nie ma sensu teraz się przeprowadzę, ale fajne miejsce po prostu. Zobaczmy kolejny. Kolejna lina w środku już widzę. No i bardzo cieszę, bo te liny się przydadzą, naprawdę. Chociażby do budowania wejść na nasze platformy, które będę budował. O, są skrzynki. Pięknie. Bardzo mnie te walizki cieszy, naprawdę, bo to nam daje kolejną ilość naszych potrzebnych nam do życia rzeczy. Poza lekami, których mam już masę. Zegarek też jest ważny, będziemy bomby z niego robili. Leki znów, których już nie jestem w stanie podnieść, jak sami widzicie. Wydaje mi się, że to już będzie koniec mapy, bo tam jest tak specyficznie to zakończone. Nawet jestem pewien, że to jest koniec mapy. Więc nie ma co już nawet iść dalej, po prostu się wracamy w kierunku, w którym chcę podążać i znaleźć właśnie miejsce, które wam chcę pokazać. Szczerze mówiąc, ładne miejsce, kurczę. Te leje skierowane właśnie w stronę morza. Las. Nawet, szczerze mówiąc, gęsty. Fajne tereny. O, tu są gumi jagody, które możemy spokojnie wcinać, a teraz mam już ich 31, co mnie mega cieszy. Dzięki temu mogę właśnie zbierać ich więcej. Niestety nie pozbieramy spermy jeża, tak jak już mówiłem wcześniej. Będziemy tu zbierali jagody. O dziwo. Dobra. Jesteśmy już blisko ludziska. Tak. Oto jest znak, że jesteśmy blisko. Na moich oczach się zrespiły te małpy. Poczekam, aż sobie pójdą. Nie lubię z nimi walczyć, bo to są same po prostu kłopoty. Ale teraz pełen fokus. Tu są właśnie kanibale. Obchodzimy ich wodospadem. A wychodząc z wodospadu, możemy już zaobserwować to miejsce. Spójrzcie. 5 domków. I to mnie bardzo intryguje. Zbieramy ciuchy z jakichś dziwnych. Co to w ogóle jest? Mogę to zniszczyć? Na patyku nie potrzebujesz, szczerze mówiąc. Bardziej by się przydała ta siekiera. O, w pizdeczkę. Nie wiem, czy widzieliście, jest ich tam masa. Muszę się trzymać na odległość. A da się to spokojnie rabować, dobra. Nie wiem, takie spokojnie. Jezu, ale mnie wystraszyłaś, jelonku głupi. Przestań mi tak robić. Tu już kolejni idą, albo patrzą, albo widzą, nie wiem co oni robią. Mogę się jednak oddalić, bo zaczynają się wspinać, biegać i chyba mnie widzą te głupie mędy.
widzą czy nie? Nie, nie chcę walczyć. No, widzą mnie, dobra. Odpuszczamy. Otóż nie odpuszczę, cholera. Nie odpuszczę nowoczesnej siekiery, za cholerę. Naprawdę, gdybym sobie tutaj zbudował kiedyś domek, ale tak na szybko, w kilka nocy, to byłby chyba jeden z najlepszych domków, jakie miałaby miejsce. Z takim widokiem, z takim wodospadem. Oh, fuck sake. Ale mam szansę na nowoczesną siekierę. To mnie bardzo, bardzo interesuje, intryguje i bardzo mi to zależy, naprawdę. Może się tych pozbędę, jak się tych... Dobra, wchodzimy tam. Nie ma sensu z nimi walczyć teraz na osobności. Są tu te siekiery? Dawajcie siekierę, głupie dziwki. Tu nie widzę. Jakaś bomba leży na środku. Dobra. Dawaj to. Nawet dobrze przestało się palić, bo mi to przeszkadza strasznie i przez to nie widziałem niczego. Ale zaraz ogarniemy temat. Cholerna siekiera, gdzieś się skryli. To mi się wydaje, naprawdę to wygląda na główną wioskę. Mam nadzieję, że znajdę tą siekierkę. Ale chyba mam teraz niż czas na znalezienie tego szajsu. Bo z tego co widzę, to jej tu nie ma, a tu idą kolejni już. Nie no, nie ma jej chyba. Ups. Odpuszczają czy nie? Nie odpuszczają, tu jeszcze bomba leży na ziemi. Znaczy nie bomba, tylko procesor, czy co to jest, nie wiem. No chodź tu, ty głupie dziewczyny. Aj, przestała się palić. Dobra, ale wykończymy go. Genus. Coś tu biegnie. Cały czas ten jelonek cholerny. Go mnie denerwuje, to jest niemożliwe. Dobijmy go, bo on jeszcze żyje. Ty mendo jedno. Nie umiem go dobić. No, nie widzę najważniejszego, czyli siekiery, cholera. Bardzo mnie ta wiadomość martwi. Flara jest super. Buz, czy tam Boze. Tu jeszcze kolejna skrzynka. Może w niej będzie siekiera? Nie ma cholery. A super, kolejni krzyczą. Na czas się zbierać, bo robi się późno. A ja muszę dotrzeć do swojego domu jeszcze. Jakoś przez tego kanibala. Misja nieudana niestety. Będę musiał zobaczyć i niestety sobie zaspoilerować to, gdzie mogę znaleźć taką siekierę, bo jest to dla mnie bardzo ważne, by ją zdobyć. Ale będziemy walczyć dalej, moi drodzy. Wracam do domu. Przez te hordy jakoś tutaj muszę przemknąć. Które nie wiem, czy to jest dobry... Czy to był dobry pomysł. Otóż nie, bo skróciliśmy sobie drogę niesamowicie bardzo. Dobra, dzięki temu będę wiedział już, które tutaj szybciej dotrzeć niż tym brzegiem, nie? Obcinając drogę właśnie w ten sposób, już jesteśmy przy domku. Super sprawa. Ta. Spokojna głowa, ludziska. Wyprawa nie była takim masakrycznym fuck-upem, ponieważ poza tym, że tej siekiery nie zdobyłem, to mamy masę nowych rzeczy, które mi na pewno się przydadzą. Także jest jakiś w tym wszystkim plus, że poszliśmy szukać tej cholernej siekiery. Znajdę ją kiedy indziej. Tak, tym razem będę kończył odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał i deforestacie więcej. Godzina 5 rano, mam nadzieję, że jakoś to docenicie i łapkę w górę zostawicie. Liczę na was i na wasze łapy w górę i komentarze, które bardzo motywują do pracy i do grania o 5 rano, by jakoś lepszy save'a i porobić więcej rzeczy. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że filmik się podobał. Trzymajcie się, mordy wy moje. Cześć.